Siema! Z tej strony Tom Game i dzisiaj jesteśmy w Adopt Me, ale bez z takim fajnym powodem, bo jest nowa aktualizacja, czyli Trade Upgrade. I powiem wam kilka rzeczy, co się dzisiaj zmieniło. I już pokażę wam też, jak zdobyć taką licencję, żeby można było zamieniać ultra rzadkie i rzadkie przedmioty. Ultra rzadkie i legendarne. Rzadkie można ten. Ultra rzadkich i legendarnych nie można sprzedawać, dopóki nie ma się takiej licencji. Pokażę dzisiaj wam, jak ją zdobyć. Ja już ją mam, bo już to robiłem przed odcinkiem. Już wam przeczytam, co się powiększyło, co się zmieniło. A więc słuchajcie. Zmieniło się. Jest aktualizacja, gdzie jest właśnie licencja, żeby można było legendarne i ultra rzadkie zwierzaki. Można zobaczyć na tej licencji swoją historię zamian. I reporty, i skamy. 9 slotów zamiennych i nowy system zamiany jest Cash Registers, Rebuck, czyli wróciły, a ich limit to jest 50. Ja wam pokażę, co to jest ten Cash Register. Na pewno dużo osób wie, ale jeżeli ktoś nie wie, to ja wam to pokażę. Aha, nie stów, tylko smażność. Cash Register to jest coś takiego i to wygląda jakoś tak. Ja sobie tutaj mogę to schować i to wygląda, to jest takie coś i tu można płacić komuś, jak się chce. Właśnie. Don't use Cash Register to pay books. Aha! Czyli nie można płacić tego za zwierzaki. Items your money get scammed. Aha! O, i tu można... Ile można zapłacić? No to ja sobie tu ustawię 10, nie 12, niech będzie. Aha, że ja, bo ja myślałem, że tam można sobie ustawić, ile się chce, a to ktoś może zapłacić. Ale dobra, my idziemy na miasto. Najpierw wam pokażę tą licencję, potem spróbujemy się z kimś zamienić. I dzisiaj zamieniłem się z kimś na takiego fajnego dinozaura ultra rzadkiego i powiem wam, że mi się bardzo podoba. Wygląda oto tak, jest bardzo ładny. Podoba mi się, ale jeżeli ktoś go chce, to może ze mną się zamienić, ale spróbujemy, napiszemy tam na czacie, czy... O, i mam takiego Arctic Foxa, dużo miałem, ale... Znaczy długo miałem, no bo przygotowałem go na coś, ale tego wiecie się kiedy indziej. Dobrze, weźmiemy sobie samochód. I dzisiaj zwierzaka nie bierzemy, nie przyda nam się. Skręcimy sobie i jedziemy. Pokażę wam najpierw licencję na zamiany, żeby można było się zamieniać. A potem wam pokażę... dobra. Jesteśmy już w mieście, poczekałem. I jesteśmy już w mieście, zawsze pustka. Bo teraz wszyscy tam lecą na te halloweenowe. Jest tutaj takie coś. I zauważyłem, że tutaj jest taki budyneczek. Ale na dachu są właśnie takie, jakby, jakaś taka stara waga. Ale dobra. Kiedy wejdziemy do środka, widzimy taki luksus, bogactwo, złoto, białe i niebieskie. I tu jest, są potem zagadki w ogóle. Ja już to mam, więc mógłbym wam to pokazać, tylko że nie mogę. I dobra. Agent Lily. I ona tutaj nam... mówi, o co chodzi, i tutaj jest jakby historia, tylko że nie chce mi się załadować coś od rana. Dobrze, mniejsza z tym. Żeby to zdobyć, musicie stamtąd z każdym takim gościem właśnie gadać. I tutaj potem wam się te drzwi otworzą, ale ja nie mogę tu wejść, bo mam już tą licencję, więc szkoda, no. Tak bym mógł wam pokazać. I tam się wchodzi i macie tam trzy zagadki. I tam jest właśnie związane o skamach, czy na przykład musicie tam są takie rozmowy, no i ten, mniejsza z tym. I potem musicie stanąć na taką płytkę, albo skam, albo good, czy jakoś tak tam jest napisane. Ale dobrze, my teraz idziemy, pokażę wam, jak to wygląda, bo mi się bardzo to podoba. Też mogę więcej rzeczy zamieniać i to jest fajne, ale... Dobra. Aha, tu wjechać nie mogę. Dobra.
Sprawdzimy, czy ktoś by nie chciał zamienić się na przykład tym Deinonychus. Napiszę Trade. I teraz muszę wejść sobie tu, bo ja tego nie wiem. Deinonychus. Ok. Już pierwsza osoba tutaj. Właśnie, widzicie? Wygląda to tak jakoś. Ja tutaj. Nie, ja już mam Human Bubble. Surfboard, motocykle. Pizza, unicykle. No i tak wygląda. Czysta kudeczka. Nie wiem, o co chodzi z tą kudeczką, ale jak to na przykład ja zaakceptuję i on zaakceptuje, to właśnie potem możemy. Jakby tam jest, czy to jest dobre, czy to jest scam. Ale ja niestety nie chcę, bo to jest słaba oferta. I zobacz tego. Ultra. Rare. Dino. Napiszę trade ultra rare dino. Ok. To wygląda fajnie. Szkoda, że nie mogę tej licencji wam pokazać, ale no. Szkoda, że nie mogę z wami tego zrobić, bo już zdobyłem. Ale wygląda ona jakoś tak. Jak się na nią wkliknie, to właśnie jest trade history, który się nie chce zrodować. Ale mi się wydaje, że to jest fajna rzecz. Dobra aktualizacja. Jest mój taki znajomy. Zobaczymy, co on ma za ofertę. Masz Deinonychus. Zobaczymy za co. Wow, ice cream truck, rocket racer, wow. Ale rzeczy mają. Właśnie, tacy ludzie właśnie to odrzucają, ale wam powiem tak, że to jest dobra oferta. O, widzicie, zaakceptował, jest Easty Straight Fail i tutaj mogę potwierdzić albo odrzucić. I mi się wydaje, że to jest bardzo dobra oferta, ja to muszę zaakceptować. Jeżeli ktoś by nie chciał, to taka, o, widzicie, zaakceptowałem, zaakceptował. No i mamy formułę i powiem wam, że jestem zadowolony, bo chciałem formułę, ona jest tam chyba za te gwiazdki, ale te gwiazdki się ciężko zbiera i długo i wygląda jakoś tak. I powiem wam, że jest fajna. I zobaczymy, czy jaka jest szybka. Ło! Jak jest szybkie, znaczy, na pewno jest wolniejsze niż te auta za 1000 robuxów, ale no fajne, fajne. Wow! W ogóle mnie tak przechyla to. Wow. Wow, 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 wow. Wow. No dobra, jedziemy, może jeszcze z kimś się na coś zamienimy. Powiem wam, że mi się wydaje, że to była dobra zamiana. No i przy okazji zrobimy sobie Spirit Shandown. Wow. Fajne, fajne. Podoba się. Dobra. Aha, tu jest dużo osób. To tutaj. Oj, nie zauważyłem. Dobra, jestem bardzo słaby w tą grę i znaczy w tą mini grę, bo tą drugą Pumpkin Smash to jestem. Ja to bardzo lubię i powiem wam, że ta gra jest fajna, ta Pumpkin Smash. Adopt Me też jest fajne i no spoko jest nawet wszystko. Okej, ja z bossem nie będę walczył, mi się nie chce. Nie, że jestem na nim czy coś, a w sumie powalczę. Albo... Dobra, ja miałem wam coś pokazać i teraz zablokują się na pewno trady, nie mogę się z nim zamienić. Zamieniać, ale dobra. No dobra, co nam innego zostało? Musimy pokonać bossa i mnie go nie. Jak mi odepchnęło mnie na jakieś kilka metrów. Co to było? Ja się kręcę. Momencik. Dobra, jestem. Dobra. To jeszcze chwila, mi się wydaje. A ty co tak stoisz?
Są takie cwaniaki, co zawsze na sam koniec tak zrobią. To żeby najmniej tego... mój wysoki sor. Żeby potem jak najmniej z tym się właśnie użerać. A to jest takie trochę głupie, co robią. Okej. Okay. A kurde! Jo! Aha. Okej. Okay. Da się tym sterować. Aha. No to była taka zamiana jakby kontroli. Jest! Dobra, złap porobiony. Wygraliśmy 198 cukierków. I spróbujemy się z kimś zamienić. Z tym, no miał Dream Planeta mojego. No spróbujemy, może Rocket Racer, bo... A ja mam już koale, ja już mam koale. Nie chcę koali. Ja mam to, mam to. Ej, no Deinonychus. Ej, to naprawdę to... Kota... Ja, Neon. Kurde, ja nie mam Neonów. Mi ukradli kiedyś. Przez skamy właśnie, ale dobrze. Czemu ktoś by miał to zaakceptować? Chwila prawdy. Decline, the trade. Dobra. Co możemy tutaj zamienić? Moment. Może... Koala. O, tradę koala. Tradę koala. Only. Good. O, tra. A widzieliście jak to wygląda. To jest fajne. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Fajna jest ta opcja i ten nowa aktualizacja tradów. To jest chyba wszystko w tym odcinku. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa.